Gotował już między innymi w warzelni Solanek czy sztolni Królowa Luiza. W miniony piątek, 2 sierpnia, Remigiusz Rączka, gospodarz programu Rączka Gotuje, odwiedził byłą kopalnię Mysłowice. Tematem tego odcinka była kuchnia powstańcza. Ci powstańcy jedli to, co mieli, więc ta kuchnia 100 lat temu była kuchnią biedną. To były żury, wodzionki, to były kartofle pod każdą postacią. To, co było w zasięgu ręki, więc tak sobie myślę, że jak oni szli do tego powstania, to ta matka na pewno pakowała im do płóciennej jakiejś takiej kajsterki, na pewno chleb, pecynę chleba, na pewno szpilka wędzono, żeby się nie zepsuła, jakieś 2 główki cebulę, główka czosnku. Suszefami znanego śląskiego kucharza byli Mieczysław Kucharski z restauracji Marysin Dwór oraz Celina i Arkadiusz Nierodkiewiczowie, przedstawiciele ogólnopolskiego cechu rzeźników, wędliniarzy i kucharzy. Razem z Rączką przygotowywali jedzenie, które można było znaleźć na stołach mysłowiczan 100 lat temu. No dzisiaj mamy wodzionka w dwóch smakach, że tak powiem. W dwóch odsłonach, bo jest na łoju wołowym i na fecie ze szperkami, na tłustym, karminadle z ciap kapustą, ale na młodej kapuście białej. I na koniec będzie archaiczny deser, którego już praktycznie nie ma na Śląsku, Armerichter, czyli rzymuła tąkano w mleku, smażono na maśle, z kwaśną śmietunką podawano i z cukrem. Premiera odcinka z mysłowicką kopalnią w tle jest zaplanowana na sobotę 10 sierpnia o godzinie 18 w telewizji Katowice. A już 14 sierpnia Remigiusz Rączka znów odwiedzi nasze miasto. Powstańczej kuchni w jego wydaniu będziemy mogli skosztować podczas obchodów wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Rostomili Ludkowie zapraszam 14 sierpnia na fajer obchody stulecia wybuchu powstania śląskiego, pierwszego powstania. Będzie mi bardzo miło gościć i mam nadzieję, że przyjdziecie, pokosztujecie tego, co ja tam wymłodza. Będzie archaicznie, będzie tak jak 100 lat temu, bez to, jak ktoś chce wspomnieć te stare dobre czasy, znane z opowieści, to zapraszam.